Wtorkowy wieczór, 26 dzień marca. Radosław Salamon, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Piłkarskie Niższe Ligi. W studiu witam Adama Michalika, współtwórcę programu, no i pasjonata lokalnej piłki. Adam, witam. Witam serdecznie. Adam, co mi się rzuca na pierwszy plan? Na pewno szczęśliwe remisy wicelidera i lidera trzeciej ligi, czyli Rezerw Zagłębia i KGHM Zanam Górnik Polkowice. Porażka Iskry Kochlice, nieoczekiwana chyba w okręgówce z Czarnymi Rokitki. No i porażka Gwardii Białołęka, a co za tym idzie? Zmiana lidera w pierwszej grupie Legnickiej A-klasy. To chyba takie najważniejsze wydarzenia. Wydaje mi się, że mimo wszystko największa niespodzianka, sensacja, to jest to, co wydarzyło się w starciu Czarnych Rokitki z Iskrą Kochlice. No, nikt by się chyba nie spodziewał tego, że inaczej. Rokitki były chyba ostatnim zespołem, o którym byśmy się spodziewali, że przełamią się akurat na zespole, którym zespołem z czołówki, no ale tutaj no, gdzieś to pokazuje, zabrakło Kacpra Kwiatkowskiego i w tych ciężkich momentach to jest jednak ten chłopak, który potrafi wziąć na barki swoją odpowiedzialność, no i może tego tutaj zabrakło, chociaż te 4 bramki stracone, no jak na zespół, który co by nie mówić, no, gra w czołówce i można odważnie mówić, że bije się, może się bić o awans, no to trochę za dużo jak na starcie z jednym z outsiderów rozgrywek, czyli z Rokitkami. To ogólnie był zły weekend dla Kochliczan, bo przegrała też drużyna Rezerw, która też walczy o pierwsze miejsce w lidze. No tak, no ale to zawsze tak to wygląda, że no, jeśli pierwsza drużyna gra w ten sam dzień co Rezerwy, no to tam trzeba to troszeczkę tutaj poprzykładać, żeby tych ludzi było tutaj i tutaj. To często się odbija na wynikach. Wcześniej mogło się odbijać tylko na Rezerwach, a teraz się odbiło na jednych i na drugich, no, ale wydaje mi się, że to jest wypadek przy pracy i tutaj, jeśli mówimy o Kochliczanach, to oni i tak robią dużo w tym sezonie, żeby pokazać się z dobrej strony i nic im tam nie grozi złego i mogą sobie pozwolić nawet na takie wpadki. Chociaż wiadomo, szkoda, bo urywa się punkty czołowym zespołem, a przegrywa się no, z jednym z najsłabszych drużyn, który ma jeszcze problemy kadrowe w tym sezonie. Proszę się wygodnie rozciąć, bo dzisiaj spora dawka materiałów, więc zaczynamy. Trzecia liga. No i na początek Zagłębie 2 Lubin, Ruch Zdzieszowice. Wynik 1-1. Czy zaskakujący? No, posłuchajmy trenerów. Wiedzieliśmy, jaki zespół przyjedzie. Wiedzieliśmy, że to będzie zespół grający bardzo twardo. Wysoki, na stałe fragmenty, grający też w piłkę. Wszystko o tym wiedzieliśmy. Ale my też trzeba przyznać, że nie zagraliśmy takiego meczu, chyba którego byśmy oczekiwali. Ale no, powiem tak, no, jeżeli meczu nie można wygrać, no to dzisiaj zremisowaliśmy, mamy punkt. I chyba tyle można podsumować ten dzisiejszy mecz. Cieszymy się z tego punktu, bo powiem otwarcie, że chyba w drugiej połowie Zdzieszowice miały chyba jeszcze więcej sytuacji takich, że mogły podwyższyć wynik meczu. No ale szczęście było dzisiaj przy nas. Tak trochę, może nieskromnie, ale myślę, że byśmy drużyną lepszą z przebiegu meczu. I myślę, że tak jak Zagłębie zdobyło punkt, to my dzisiaj straciliśmy 2 i to nie jest żadna kutuazja, tylko no, takie są fakty. Dzisiaj nie umieliśmy dobić przeciwnika, rzut karny, 4 sytuacje, no jeszcze w doliczonym czasie, no 100% sytuacja. Zagłębie na dobrą sprawę nie stworzyło sobie za wiele. Piękny rzut wolny, strzelona bramka Stadionu Świata. Jest 1-1. Myślę, że jest po tym meczu złość. A nie radość. Zgodzę się dzisiaj, że no, zespół Zdzieszowic był większymi fragmentami, chyba bardziej może zdeterminowany niż my, żeby ten mecz wygrać. I ten punkt się trzeba szanować, bo uważam, że jest to punkt taki z odrobiną szczęścia. No wiadomo, każdy trener ma obawy, czy dobrze zimę przepracowali zawodnicy, czy jak to będzie w lidze. Jedni mówią, że wynik weryfikuje, a myślę, że po prostu jak jest drużyna dobrze przygotowana, czy dobrze zacznie, czy źle, to będzie miała się odbić i 2 mecze udowodniło to, że chłopcy gonią, nikomu zdrowia nie brakuje, bo no, nawet tutaj my nie przyjechaliśmy tu bronić remisu, to było widać w ostatnich minutach, my chcieliśmy wygrać ten mecz i mają zawodnicy, widać tą moc i to mnie bardzo cieszy. Tak jak powiedziałem, no to też jest troszeczkę tej stabilności w składzie, tutaj nie oczekujmy, bo to jest druga drużyna. Dużo tych zmian jest co mecz i może to nie powoduje to, że nie jesteśmy taką drużyną jak drużyny przeciwne, czy które przeciwko nam grają, gdzie grają, mają kadrę meczową. No my jesteśmy troszeczkę w innym miejscu. Ja myślę, że dzisiaj zagraliśmy, tak jak powiedziałem, słabsze spotkanie, ale mamy z tego punkt. Adam, trzeba chyba jasno powiedzieć, po tym no, bardzo dobrym spotkaniu z
KGHM Zanam Górnik Polkowice i zwycięstwie 6-3. Troszeczkę zadyszka. Tydzień temu remis z Lechią Dzierżoniów, a teraz remis z Ruchem Rzeszowice. I ja powiem obiektywnie, Ruch zasłużył na 3 punkty. Z rezerwy Zagłębia nie stworzyły sobie żadnej sytuacji dogodnej, a Ruch Rzeszowice mógł przynajmniej 3 bramki strzelić. Podobało mi się, że taki zespół przyjeżdża i chce grać w piłkę. Grał ofensywnie, tutaj ogromne brawa dla tego zespołu, bo momentami nawet bym powiedział, że zdominowali troszeczkę rezerwy Zagłębia Lubin. I tak jak powiedziałem, myślę, że jeżeli ten zespół utrzyma kadrę i do przyszłych rozgrywek, to może być jednym z faworytów, bo naprawdę grał kapitalnie. No, w tej rundzie zwycięstwo ze Ślęzą Wrocław, zwycięstwo ze Staną Brzeg, no i remis pechowy, bądź co bądź, z rezerwami Zagłębia Lubina. Dodajmy, że jeszcze niewykorzystany rzut karny, no to też przy 1-0, więc można było strzelić na 2-0 i praktycznie wyjechać z 3 punktami z Lubina. Tak, no ten mecz oglądaliśmy, można powiedzieć, na zmianę. Ja pierwszą połowę, tę drugą, no z pierwszej połowy to można było się łapać za głowę, no. Zespół, no mimo wszystko tak usposobiony ofensywnie, no bo na bokach obrony dziwnie, Lini Czerwiński, na skrzydle Sirotow, w środku Paka, no i my nie oddajemy żadnego strzału, no jedyne to było taki centrostrzał, który leciał w kierunku bramki i to było wszystko, na co Rzeszowice pozwoliły w tym meczu i no można było się gdzieś zastanawiać, że no okej, te rezerwy fajnie zaczęły z Polkowicami ofensywnie, to fajnie wyglądało, no ale tutaj Rzeszowice no, pokazały, że ten bodajże zeszłoroczny przygoda w Pucharze Polski, gdzie zaszli naprawdę daleko, to nie był jakiś przypadek. No, słabsza runda jesienna, a teraz wiosną no, ponownie są zespołem, który może tutaj napsuć sporo krwi czołowym drużynom i jeszcze gdzieś nawet powalczyć o to pudło w tej lidze, no ale tak jak mówię, no też się przychylę do tego, co powiedziałeś, że no Zagłębie tutaj nie zasłużyło na ten punkt. No, stały fragment gry zadecydował, że udało się to jedno oczko zdobyć. No i szczęście w nieszczęście, że punkty pogubiły też Polkowice, które no jeszcze trudniej miały, żeby ten jeden punkt zdobyć. No i mamy status quo, no 4 punkty różnicy i no, gramy dalej. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. Zaczyna się tak naprawdę ten okres, można powiedzieć, hardkorowy dla trzecioligowców. Mecze co 3 dni, nie dość, że w lidze co 3 dni, to jeszcze tam puchary wpadają w środku tygodnia i sam jestem ciekawy, jak to będzie w środę wyglądało, jeśli chodzi o Polkowiczan, którzy czy do Chocianowa pojadą pełnym zestawieniem i jak będą grali o ten Puchar Polski tak jak w poprzednich latach, czy po prostu w tym roku no, zmienią troszeczkę taktykę i postawią wszystko na ligę i tych dodatkowych, no bo jeśli wygrają z Chocianowem, to mogą jeszcze jak nawet 4 mecze dodatkowe w środku tygodnia do połowy czerwca. To jest naprawdę, naprawdę katorżnicze, bo to by wychodziło, że w ciągu 2 miesięcy zagraliby 14 meczów. No to jest ogrom. Wydolnościowo to jest naprawdę mega obciążenie, co później może zadecydować w finalnej części sezonu. Trzecia liga to też są wyjazdy no, stosunkowo dalekie niektóre, więc jak dojdą jeszcze wyjazdy, tam chłopacy pracują, no w Zagłębiu jest ten rarytas, że no, chłopacy tylko trenują i grają, a w Polkowicach część zawodników pracuje jeszcze tutaj mecze co 3 dni, no to już będzie naprawdę, naprawdę ciężki kawałek chleba i zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Zastanawiam się, czy na miejscu Polkowiczan no, nie odpuściłbym w tym roku troszeczkę tego pucharu i dalej nie pojechał rezerwami, tak jak to było w poprzednich rundach, żeby tylko ten pierwszy zespół mógł odpocząć, no bo widzimy, co się dzieje i tutaj będzie nie dość, że walka z Zagłębiem do końca, no to inni rywale no, nie zamierzają się położyć przed Polkowiczanami na boisku. Adam, wracając tylko do tych spotkań jeszcze ligowych, wspomniałeś o remisie KGHM Zanam Górnik Polkowice. Na trudnym terenie, to też trzeba dodać, z Gwarkiem Tarnowskie Góry, który jest 4 w ligowej. Popatrzmy tylko na nazwiska, jakie strzelały w Gwarku bramki. Ale też i brawo dla podopiecznych trenera Dobiego, bo wrócili z tak zwanej dalekiej podróży, no bo tak, prowadzili 1-0 po bramce Mariusza Szuszkiewicza, później Sławomir Pach w 17 minucie z rzutu karnego, Dawid Jarka w 38 na 2-1 dla gospodarza. No i tak zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej połowie Jakub Dylong na 3-1, no i wydawać by się mogło, że
nic już z tego nie będzie, ale Michał Bednarski w 64 i Piotr Kazikiewicz w 95 minucie wytrzymał grę nerwów z bramkarzem i pokonał go z rzutu karnego. 3-3 ten remis myślę, że trzeba bardzo szanować, bo to, tak jak mówię, trudny teren, a dodatkowo no, w takich okolicznościach zdobyty. Niepokoić może jedynie ta dyspozycja defensywy w Pulkowicza w rundzie wiosennej, no bo okej, bramek trochę strzelają, ale to co się dzieje... 10 straconych. No, to co się 6, dzieje... 1 i 3, no, tak. 10 bramek w 3 meczach, no, jak na lidera trzeciej ligi. No to może się nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To się może źle skończyć. Bodajże po całej poprzedniej rundzie stracili 16, więc teraz już 16 w 17 meczach, teraz 10 w 3. No i no, tym razem udało się dociągnąć na ten remis, no, ale w innych meczach może się okazać, że będzie tak jak z Zagłębiem i nie da się już tego odwrócić. Adam, wygrały rezerwy Miedzi Legnica z Lechią Dzierżoniów. Lechia, która podbudowana pewnie tym remisem z rezerwami Zagłębia Lubin. No i na nasze szczęście nie sprostała rezerwą Miedzi. Co prawda goście wyszli na prowadzenie już w 7 minucie, ale dobra reakcja podopiecznych trenera Beli, szybka odpowiedź, 8 minuta Adamski, 71 Zatwarnicki i Czukwudi w 90 w doliczonym czasie gry podwyższa i ustala wynik spotkania na 3-1. Adam, cieszy to zwycięstwo, bo też zastanawialiśmy się, w jakiej dyspozycji przyjedzie Lechia Dzierżoniów do Legnicy. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości, Lechia Dzierżoniów będzie punktować przede wszystkim na własnym boisku, oni są tam przyzwyczajeni do tego obiektu i tam będą walczyli z każdym rywalem, no raczej nie spodziewam się, żeby z meczów wyjazdowych przywozili większą ilość punktów, no chyba, że będzie gdzieś to mecz bezpośrednio z zespołami z dołu tabeli, oni będą silni na własnym boisku, bo to jest moc i to była moc zawsze ich w poprzednich latach, niezależnie kto tam jechał, to musiał się obawiać o ten wynik i to się nie zmienia, a tak jak mówię, no kadrowo są na tyle słabsi niż w poprzednich latach, że tutaj będzie trzeba naprawdę patrzeć na to, żeby u siebie punktować, no bo wszyscy będą punktowali. Skierujmy swoją uwagę na ligową tabelę po tej serii spotkań. KGHM za nam Górnik Polkowice 47 punktów, KGHM Zagłębie 2 Lubin 43 oczka, na najniższym stopniu podium Ślęza Wrocław 35, a za jej plecami Gwarek Tarnowskie Góry i Pniówek Pawłowice Śląskie po 34 punkty. Rezerwy Miedzi Legnica w połowie stawki, 9 miejsce, 27 oczek. Rzućmy jeszcze okiem tylko dla informacji. Jak to wygląda na dole? Tabelę zamyka Lechia Dzierżoniów 12, Agroplom Głuszyna 15 i Warta Gorzów Wielkopolski. Warta Gorzów Wielkopolski 17. I biorąc pod uwagę to, co się dzieje w drugiej lidze, pamiętajmy, że może z tej ligi spać nawet 6 zespołów, więc tutaj trzeba być jednak... Czyli de facto rezerwy Miedzi, które mają 29 punktów dzisiaj, jeszcze muszą walczyć o ten, trzeba pamiętać, że spokój. Tam może być naprawdę gorąco w drugiej lidze, jeśli chodzi o śląskie zespoły, które spadają do nas, więc tu może być spory problem i musimy, Miedzianka musi też punktować, bo wcale nie musi być tak łatwe, jak mogło się wydawać. No to jest 4 punkty przewagi nad 13 ruchem Radziąku, więc trzeba się spinać i walczyć w każdym meczu. Ale o to jesteśmy spokojni, bo żaden z naszych zespołów nie przechodzi obok, każdy walczy. Zagłębie z Polkowicami to utrzymanie już mają. Tak? Nie, no oczywiście. To bardziej w kategoriach awansu. Oczywiście rozpatrujemy. Czwarta liga, proszę Państwa. Zaczynamy od spotkania Orkana Szczedrzykowice, który swoje mecze rozgrywa w Prochowicach. Podejmował tam Górnika Złotoryja. Zobaczmy wypowiedzi po meczu, którym to goście zwyciężyli 1-0. Jesteśmy konsekwentni w tym, co chcemy zrobić. Chcemy zdobywać punkty. Boisko dzisiaj po prostu było bardzo trudne, ciężkie, jest namoknięte. No i to też w drugiej połowie było widać po moim zespole, ale sztuką jest wygrywać spotkania, a nie czynić fajerwerki na boisku. Myślę, że z utrzymaniem nie mamy żadnego problemu. Będziemy walczyć o pierwszą co najmniej piątkę i myślę, że stać jest na to. No tak krótko mówiąc o skuteczności, jak sam pan wspomniał, w kilka sytuacji stuprocentowych udało się wypracować. Ja bym doszukiwał się troszeczkę głębiej przyczyn naszych dwóch ostatnich porażek, bo tej zapisem też trzeba wspomnieć. No niestety mamy problemy permanentne przy stałych fragmentach gry. To się powtarza już któryś raz z rzędu. Uczulam zespół na to, żeby w pierwszych minutach zagrali odpowiedzialnie, że nie można stracić bramki, a tracimy ją chyba w 6 czy w 7 minucie po stałym fragmencie gry po rzucie rożnym, gdzie przeciwnik strzela nam gola z 3 metrów. No to nie ma prawa się zdarzyć. Tym bardziej, że pokazuje to na wideo. Omawiam to w każdy możliwy sposób, a mimo wszystko moi piłkarze w tym aspekcie gry zawodzą. Dzisiaj znowu tak się stało. No i taka bramka ustawia mecz, bo
bo Górnik od tego momentu mógł sobie spokojnie czekać na jakieś kontry, niespecjalnie chciał grać w piłkę w drugiej połowie, to już wyglądało tak, że po prostu tylko starali się nam przeszkadzać. My nie zagraliśmy jakiegoś dobrego meczu, dlatego no boli ta porażka na pewno, bo bardziej sprawiedliwym wynikiem byłby moim zdaniem remis, biorąc pod uwagę liczbę stworzonych sytuacji, ale liczy się to, co wpada do sieci. To jest taka stara piłkarska prawda. Nie ma co tutaj z nią polemizować, myśmy nie trafili do siatki ani razu, a przeciwnik raz trafił i wywozi z naszego boiska 3 punkty. Nie, my podchodzimy do każdego spotkania w opracowanym stylu przez nas. Najważniejszą u nas, powiedzmy, fazą meczową jest faza gry w obronie. I to jest podstawa i faza przejścia z ataku do obrony, wtedy, kiedy stracimy piłkę. I jeżeli to jeszcze poprawimy, bo są w tym mankamenty, to w asekuracji defensywnej, to myślę, że nie powinno być problemów. No, do Ruszowa jedziemy jak do równego przeciwnika i będziemy go traktować jak każdego innego. Także myślę, że no, boisko zweryfikuje jej umiejętności, jak będzie za tydzień. Szczerze mówiąc, to brak mi słów, bo nie dość, że jest nas tak mało, łapiemy kartki za zagadanie. No niestety, uczulam na to mój zespół, a oni nie potrafią się w pewnych sytuacjach takich gorących na boisku, których jest mnóstwo w każdym spotkaniu, potrafią się wyzbyć pewnych nawyków, które prowadzą do tego, że dostajemy kartki niepotrzebne. Damian Cionowicz akurat dostał kartkę za symulowanie chyba, jeśli się nie mylę. Polemizowałbym z tą kartką, no ale byłem daleko, powiedzmy, że sędzia jest bliżej sytuacji, więc wie, co robi. Bardzo wyrównane spotkanie, oglądałem 3/4 tego meczu, spóźniłem się na pierwszych parę minut. Trzeba powiedzieć jasno, że tutaj dla mnie no, strata na pewno tego punktu, przynajmniej jednego punktu dla podopiecznych Wojciecha Grzyba, ponieważ no, stworzyli lepsze okazje do zdobycia bramki. Jak to mówią, no, szczęściu też trzeba pomóc czasami. No tutaj było chyba 3 sytuacje, 1 na 1 z bramkarzem, żadna niewykorzystana. Brawo dla Górnika Złotoryja, który potwierdza tą swoją dobrą dyspozycję z jesieni. Tydzień temu zwycięstwo pewne z BKS-em Bolesławiec, teraz te 3 punkty w potyczce z Orkanem Szczedrzykowice. No widać tą dobrą pracę trenera Olszkiewicza. Oni grają też konsekwentnie. Wykorzystali to, co mieli. Jedna sytuacja, może jeszcze jest jedna była w trakcie całego spotkania. Mecz bardzo wyrównany, tak jak powiedziałem. No i mecz walki. No też trener Wojciech Grzyb podkreśla tutaj, że ma trochę pretensje do swoich zawodników o te żółte kartki. Oczywiście te, które są za pyskówki, jak najbardziej. Ale też część z nich wynika z twardej gry. No tutaj Orkan no, musi pewne rzeczy nadrabiać. Też właśnie tymi względami ambicjonalnymi i wolicjonalnymi. No i tak też jest na boisku. No czasami faktycznie gdzieś tam emocje biorą górę. No tak, ale co do Górnika Złotoryja, to dyscyplina taktyczna, którą wprowadził trener Oleśkiewicz, no bo cały czas możemy podkreślić, tam nie ma jakichś wielkich nazwisk w tym zespole, jeśli mówimy o Złotoryjanach, ale no oni z meczu na mecz, no zawsze tu 1-0, tu 2, tu 2-1 i ta dyscyplina, widać tą dyscyplinę, którą można powiedzieć nauczył ich trener Oleśkiewicz, czyli zespołu, pamiętajmy, który bronił się przed spadkiem, no drużyna jest w czołówce i niewykluczone, że jeszcze włączy się gdzieś nawet do walki o 3., 4. miejsce w lidze i to może być na pewno wielki sukces. No i ten Roleśkiewicz no, potwierdza tutaj swój warsztat. No, wiele osób zarzucało, nie było pewnych nawet, czy w Orkanie miał samograja. No tutaj samograja na pewno nie było i wielkie brawa za przygotowanie tego zespołu, no bo widzimy, że Górnik konsekwentnie robi swoje, a przy 2-3 wzmocnieniach no, może być w kolejnych latach no, naprawdę bardzo groźny, także dla innych rywali. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, no tutaj trener Oleśkiewicz wykonał kawał dobrej roboty i zrobił fajny zespół, co się potwierdza i tak jak powiedziałeś, jeżeli udałoby się ściągnąć z 2-3 klasowych zawodników, no to myślę, że tutaj będzie bardziej jak gdyby celem będzie pudło niż tylko spokojna gra w pierwszej połówce ligowej tabeli. Adam, jeszcze jedno spotkanie, tym razem okiem obiektywu. Sparta Grębocice podejmowała na własnym boisku Orle Wąsosz.
Sparta Grębocice z przytupem rozpoczęła rundę rewanżową, pokonując Odrę Ścinawa, ale już tydzień później dość nieoczekiwanie uznać musiała wyższość Włókniarza Mirsk. Tym razem podopiecznym Pawła Żmudzińskiego przyszło się zmierzyć z innym przedstawicielem naszego regionu, czyli z Orlą Wąsosz, która w dwóch pierwszych wiosennych kolejkach odbierała jeden punkt. Mimo iż Orla miała 9 punktów przewagi nad Spartą, to w mojej chyba opinii ciężko było tutaj wytypować jakiegoś faworyta. Ostatecznie gospodarze pokonali zespół Andrzeja Wójcika 3-1. Te 3 punkty pozwoliły Sparcie Grębocice przeskoczyć w tabeli Prochowiczankę. No i trzeba jeszcze tutaj, gdzieś tam grzebiąc w statystykach, trzeba powiedzieć jasno, gdyby drużyna Pawła Żmudzińskiego lepiej grała na wyjazdach, bo w sumie legitymuje się w całej lidze 5 zwycięstwami, ale 4 odniesione na własnym boisku. Jeżeli udałoby się poprawić grę na wyjazdach, to tak jak w przypadku na przykład pojedynku z Włókniarzem Mirsk tydzień temu, to Adam, o to utrzymanie chyba moglibyśmy być spokojni. No tak, no tak czy inaczej, no naprawdę dobrze to wygląda w rundzie wiosennej, jeśli mówimy o Sparcie Grębocice, no bo wypadek przy pracy, no myślę, że to tak trzeba rozpatrywać to spotkanie z Włókniarzem. Tym bardziej, że teraz Włókniarz 0-8. No, dokładnie, no widziałem ten wynik, no i na początek też przegrał w Chocianowie Włókniarz, ale to też można powiedzieć, że znowu Włókniarz gra dobrze u siebie, a na wyjazdach gra słabo, więc, dokładnie. Więc to też można robić różne zestawienia. Tak czy inaczej, trzeba być zadowolonym z tego, że Grębocice dziś się odradzają i robi się naprawdę ciekawie tam w dole, no bo dużo osób spisywało na straty Grębociczana. Tutaj pokazują, że no, wrócili na dobre do gry, już przeskoczyli kolejne zespoły, 12 miejsce, czyli miejsce, które no, przynajmniej w teorii, jeśli nic się nadzwyczajnego nie zdarzy w wyższych ligach, no to miejsce, które pozwoli im utrzymać się w czwartej lidze, więc w tym momencie pod kreską jest Prochowiczanka i to ona po tej pauzie w tym tygodniu no, musi zacząć punktować, no bo to ona no teraz PKS Bobrzanie Bolesławiec, więc tu już trzeba zrobić 6 punktów. Bo to Bolesławiec też jest bezpośrednio zamieszany w walkę o to utrzymanie, zresztą zaraz zobaczymy ligowe tabele, więc będziemy widzieli, że tam no, istnieje też szansa na to, że żaden z zespołów naszych nie spadnie. No, jeśli by się okazało, że na górze wyższej trzeciej lidze jest spokój, Miedź się utrzymuje, to może się okazać, że z ligi spadnie Bolesławiec, Ruszów i Mirsk, a wtedy w przyszłym sezonie mamy 11 zespołów z naszego regionu w czwartej lidze w tej grupie. Adam, ciekawi mnie też dyspozycja Orli Wąsosz, bo to jest chyba tylko na razie jeden punkt w tych 3 pierwszych spotkaniach. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. No, na tyle na razie bezpieczna ta pozycja Orli, bo w tej pierwszej rundzie wyglądało to przyzwoicie. Ale ja nie ukrywam, że czekam na przebudzenie, bo ja traktuję ten zespół jako taki solidny zespół, przynajmniej środka ligowej stawki. No tak, na pewno tam możliwości kadrowe są i zespół, klub przede wszystkim bardzo poukładany i tutaj trzeba oczekiwać troszeczkę więcej. No. Dobrze zaczęli, bo oni bodajże rozpoczęli od remisu zapisem Jędrzychowice, jeśli dobrze pamiętam. Wydawało się, że to jest naprawdę fajny prognostyk na całą wiosnę. No potem przyszły 2 porażki, no ale nie ma co się załamywać. Myślę, że ten zespół no swoje to w tym sezonie zdobędzie i gdzieś będzie budował kadrę na kolejny sezon. Będzie się zaatakować ponownie tą górną ósemkę. Adam, ten weekend bez jakichś tam większych niespodzianek zobaczmy komplet wyników z czwartej ligi. Orkan Szczerzykowice, tak jak wspominaliśmy, z Górnikiem Złotoryja przegrywa 0-1. Stal Chocianów przegrywa na własnym boisku zapisem Jędrzychowice 0-2. AKS Trzegom przegrywał u siebie z Odrą Total Ścinawa 1-0, ale ostatecznie wygrał 5-1. BKS Bobrzanie Bolesławiec, Wiktoria Ruszów 2-0. Karkonosze Jelenia Góra, Włókniarz Mirsk 8-0. Chrobry 2 Głogów, Sparta Rudna 2-0. No i Sparta Grębocice, Orla Wąsosz 3-1. Na czele ligowej tabeli Chrobry 2 Głogów 48 punktów, AKS Trzegom 45, Apis Jędrzychowice oraz Odra Total Ścinawa po 35 oczek. Tą część ligowej tabeli zamyka Orla Wąsosz 21 punktów. Na dole ligowej stawki Wiktoria Ruszów 4 punkty, Włókniarz Mirsk 11, no i niestety Prowiczanka Prowice 13 i Sparta Grębocice 15. Na miejscu 9, czyli zaraz pod kreseczką tą dzielącą obie połowy ligowej stawki Orkan Szczerzykowice 19 punktów. Przenosimy się do klasy okręgowej. Tutaj ciekawe spotkanie rozgrywane w Lubinie na sztucznej nawierzchni pomiędzy Zawiszą Serby a Zrywem Kłębanowice. Wygrane przez tych pierwszych 3-2. No i w też takich szczęśliwych okolicznościach bramka w doliczonym czasie gry. Posłuchamy trenera Lesińskiego, co miał do powiedzenia po tym meczu.
spodziewaliśmy się trudnego spotkania. Przeciwnik na pewno bardziej wymagający niż tydzień temu. No wiadomo, też im są punkty potrzebne i wiedziałem, że walka będzie do ostatniej minuty. I to było wiadomo, że mecz będzie ciężki, bo nawet o tym uprzedzał trener. Kłębanowice to drużyna, która musi się utrzymać, musi walczyć. No my po pierwszym meczu, no jakieś tam trzy punkty, troszkę lżejsze tutaj było, no naprawdę troszkę biegania. Kłębanowice to naprawdę dobry walczący zespół, nie? Tak jak powiedziałem tydzień temu, najważniejsze jest się utrzymać w pierwszym sezonie gry. To jest cel pierwszy, a co będzie dalej, to po prostu pokaże czas. Ja gram o zwycięstwo. Nie, żartuję. Zobaczymy, jak to będzie. Radwanica to też dobry zespół. Tam słyszałem, że tam się powzmacniali, ale znamy się dobrze też z niższych lig, nie? Za klasy, no to ja jestem dobrej myśli. No na pewno Radwanice są dobrym przeciwnikiem, tak by jakby małe derby przed nami, no ale postaram się też tam wywieźć jakiś dobry wynik. Ważę na wyjazdach, jakby był remis, też będziemy zadowoleni. Adam, Zawisza Serby pokonał zryw Kłębanowice 3-2. No tutaj też zabrakło troszeczkę szczęścia drużynie przyjezdnej, która występowała jakby w kategorii gościa z Kłębanowic. No emocje wzięły górę, tutaj też był problem z udzieleniem wywiadu, no ale nie usprawiedliwiam, bo oczywiście my wykonujemy swoją pracę, chcielibyśmy rzetelnie posłuchać jednej i drugiej strony, no ale te emocje też gdzieś tam troszeczkę zrozumiałe, no bo zryw walczył o utrzymanie. No tak, zryw walczył o utrzymanie i gdzieś no, ta sytuacja jest coraz trudniejsza, no, spotkania, w których powinni punktować, no bo jeśli oni mają szukać punktów o utrzymanie, no to z takimi zespołami jak Zawisza Serby, no to muszą urywać co najmniej oczko, a nie przegrywać. No, ten tył też nie próżnuje, jak widzieliśmy, czy to Rokitki, czy ostatnio Hojnowianka i kilka innych zespołów. Sprawia, że no, ta walka o utrzymanie jest coraz trudniejsza, no a pamiętajmy, że tak jak mówię, no gdzieś może się to poukładać na górze tak, że może mniej zespołów, może więcej spaść i tutaj trzeba liczyć każdy punkt, no nie ma co patrzeć na miejsce, że które teraz zapewnia, czy nie pozwala utrzymania, tam może być jeszcze spore zamieszanie na koniec sezonu i to trzeba mieć na uwadze. Adam, kolejne spotkanie, tym razem w fotorelacji Zamet Przemków, Huta Przemków. Poprosimy o materiał zdjęciowy. Derby Przemkowo od lat elektryzują kibiców nie tylko z tego miasta. Podtekstów jest wiele, co zawsze gwarantuje duże emocje. Niezależnie od tego, jak zespoły prezentują się w ligowej tabeli i obecną formą. Trzeba jednak dodać, że dawno z przemkowskim futbolem nie było też tak słabo, ja bym powiedział, Adam, bo o ile z Zametem nie jest jeszcze tragicznie, ponieważ na dziś dzień jest w bezpiecznej pozycji, o tyle Huta zamyka ligową stawkę i chyba tylko Adam Cud już może uchronić zespół przed spadkiem, aczkolwiek oczywiście nie zabiera im szansy. Sytuację nieco mogło poprawić ewentualne zwycięstwo z Zametem. Po wyrównanym pojedynku oba zespoły podzieliły się punktami, remisując 1-1. Bramki w 82. minucie Mateusz Dryja samobójcza, no i później w 88. wyrównał Kamil Wałowski. Nie wiem, czy Adam się zgodzisz z tym moim opisem, że jednak już chyba teraz tylko Cud może uratować się. No, ale to trener Wałowski w tamtym tygodniu już powiedział, że oni już się liczą z tym, że spadli, oni grają dla siebie, dla to, żeby się poruszać i żeby pograć. No, zobaczymy, jak to będzie w końcówce sezonu. Przy tych ligach, jeśli chodzi o spadek, to jestem gdzieś zawsze ostrożny, jeśli mówimy o takich rzeczach, no bo pewnego rodzaju rozluźnienie u niektórych zespołów przychodzi w końcówce, te, które gdzieś znajdują się w środku stawki i wtedy zespół, który ambicją nadrobi, może wygrać 2-3 mecze z rzędu i może być jeszcze różnie. No, wszystko wskazuje na to, że jeśli takie sytuacje nie będą miały miejsca, no to Huta w tym sezonie zagra w A-klasie. Ale tak jak mówię, tutaj trzeba być gdzieś uważnym, bo te końcówki, tak jak mówię, no, nie mówię o wprost o odpuszczaniu, tylko o jakimś tam rozluźnieniu, jeśli mówimy o tym, że dany zespół już się utrzymał i będzie grał na większym spokoju, a Huta to na pewno jest zespół, który umiejętnościami sportowymi jest na tyle mocny, że może sobie poradzić z niejednym rywalem. Adam, no teraz jest taki moment dobry na to, żeby jeszcze złapać ten kontakt, jeszcze gdzieś tam powalczyć o to utrzymanie, no bo teraz takie ważne spotkanie dla obu tych drużyn, a nawet i dla czterech, które zbrata los w najbliższej kolejce. Zamet gra w Kłębanowicach, no wiemy, zryw walczy o utrzymanie. Zamet no, też o spokój ligowy. Huta gra u siebie z Czarnymi Rokitkami. Czarni się przełamali, Huta gra na własnym boisku. No i tutaj też ważny mecz dla obu zespołów. To są rywale z ligowej tabeli. Bodajże dzieli ich 4 punkty, to zaraz zobaczymy.
Zbliżamy się na jeden. Jeżeli gdzieś tam te mecze by się poukładały na miejscach 14, tam 13, zespoły z miejsc tam 12-14, no to ta Huta jeszcze tą cień nadziei pewnie by miała. No ale trzeba pokonać Czarnych Rokitki, którzy pokonali Iskrę Kochlice. Tak jak mówię, no, pomimo tego, no, faworytem tego spotkania w mojej ocenie będzie i tak Huta, która u siebie no, gra solidnie i myślę, że to był jakiś jednorazowy wybryk Rokitek, no ale no, wszystko może się zdarzyć. No, zobaczymy, jakie będzie podejście, jak to będzie wyglądało, bo naprawdę umiejętnościami sportowymi Huta nie odbiega od pozostałych zespołów. No, brakuje tylko cały czas szczęścia, skuteczności, no, troszeczkę tego przygotowania i oni już nas przyzwyczaili, że z reguły jak już odpalali w poprzednich sezonach, to po trzecim, czwartym meczu, no bo te przygotowania, no, podejście do tych przygotowań nie było jakieś idealne, też podkreślał to trener Wołowski wiele razy. No i oni gdzieś łapią rytm po trzeciej, czwartym meczu i to może być właśnie, tak jak wspomniałeś, ten mecz, który odwróci troszeczkę ich poczynania, bo wygrana z Rokitkami no, może spowodować, że pójdą falą, a na pewno ich na to stać. Adam, zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Konfeks Legnica przełamuje w końcu złą serię w spotkaniach z Kaczawą Bieniowice, wygrywając 4-1. No i to jest też niezwykła regularność na siły ofensywnej Konfeksu. W trzech meczach strzelają rywalom po 4 bramki. Tym razem znów błysnął Cirko, który uszczelił hat-tricka. Niedoceniana Męcinka pokonuje Kuźnię Jawor 2-1 i tutaj myślę, że troszeczkę zatyka usta tym wszystkim krytykom, którzy od początku gdzieś tutaj... I też. To... Ja... Adam, no... Szczerość. No, dokładnie. No, trzeba być obiektywnym. Myślę, że nikt tutaj nie stawiał na taki wynik. Męcinka pokazała, że... Nie, za wcześnie ją wszyscy spisali na straty. Wygrała 2-1 z Kuźnią, mocną Kuźnią. Za metr remisuje z Hutą, Przemków 1-1. KS Legnickie Pole wygrywa z Płomieniem Radwanice 5-2 i też bodajże w ostatnich trzech spotkaniach to jest chyba 13 bramek, 5-5 i 3, jeżeli dobrze pamiętam. To też no, pokazuje tutaj tą siłę. Tutaj nie ma się co dziwić. Tak, tutaj nie ma się co dziwić. Zawisza Serby wygrywa z Zrywem Kłębanowice 3-2. Pogoń Góra przegrywa u siebie z Odrą Chobienia 1-3. No i w tu ważnym też spotkaniu na dolnych rejonach tabeli Chojnowianka u siebie przegrywa z Iskrą Księgienice 0-1. No i Iskra ładnie weszła w tą drugą rundę. Czarni Rokitki pokonują Iskrę Kochlice 4-3. Adam, zanim przejdziemy do zmagań w A-klasie... Ligowa tabela? A, jeszcze ligowa tabela, przepraszam. Dobrze, że czuwasz. Ja już myślami byłem w A-klasie. KS Legnickie Pole 39 punktów, KS Męcinka również 39. No tutaj naprawdę ta batalia o awans zapowiada się niesłychanie emocjonująco. Konfeks Legnica 36, Iskra Kochlice 33, Kuźnia Jawor 33. Tą część ligowej stawki zamyka Zawisza Serby. 8, 8 miejsce, 27 oczek. No i to, o czym mówiłem. Dobra dyspozycja na razie wiosną Iskry Księgienice pozwala tej drużynie wywindować się na 9 miejsce, mając 21 punktów. Na dole UKS Huta Przemków 7, Czarni Rokitki 11, Chojnowianka Chojnów 13 i Zryw Kłębanowice 14 punktów. I to te, Adam, cztery zespoły w tym momencie najbardziej zagrożone tym ewentualnym spadkiem. No tutaj Zamet 19 punktów. Myślisz, że to jest bezpieczna przewaga, czy... Ta liga jest tak wyrównana, że to może się jeszcze wiele wydarzyć, tak jak wspomniałem. Też trzeba bardziej, myślę, że w Kłębanowicach już zaczną patrzeć, co się dzieje w czwartej lidze, żeby to wtedy może nam się jeszcze jakoś tak fajnie poukładać, że może nawet to 13 miejsce będzie gwarantowało utrzymanie i wtedy no, to gra nam się zaczyna od nowego, bo 3 punkty bodajże dzielą Rokitki od Kłębanowic, czyli 3 zespoły między sobą. Tak jest. Zanim Adam do tej A-klasy, to krótka przerwa.
Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie z programem Piłkarskiej Niższej Ligi i tą część rozpoczynamy od analizy tego, co działo się w pierwszej grupie legnickiej A-klasy. Tutaj zbiorczy materiał zdjęciowy z trzech spotkań: Sokół Jerzmanowa Gwardia Białęka, Łagoszowia Łagoszów, Dragon Jaczów oraz Wiktoria Parchów, Fortuna Obora. Poproszę o zdjęcia. Lider z Białęki jechał na swój mecz do Jerzmanowej, aby zagrać z miejscowym Sokołem. Przypomnijmy, iż na inaugurację wiosny tydzień temu zespół z Jerzmanowej przegrał w Sobinie 0-3, a Gwardia pewnie ograła Wiktorię Sieciny 4-0. Gospodarze po bramkach Krystiana Woźniaka i Karola Dyba pokonali dotychczasowego lidera 2-0. Sytuację skwapliwie wykorzystali zawodnicy Górnika Lubin, którzy rozbili Wiktorię Sieciny i to oni zasiedli na fotelu lidera. No teraz ciekawe spotkanie, bo Sokół przyjeżdża do Lubina na mecz z Górnikiem. Rachunki do wyrównania, ale o tym za chwilę. Przypomnijmy, Sokół Jerzmanowa pokonuje Gwardę Białęka 2-0. Niewątpliwie coś do udowodnienia mieli piłkarze Dragona Jaczów, którzy na inaugurację wiosny na własnym boisku przegrali z drużyną LZS-u Buczyna 3-4. Tym razem, co prawda, bez problemów rozbili Łagoszowie Łagoszów 8-3. Dragon po tym spotkaniu jest czwarty i ma 5 punktów straty do lidera z Lubina. W trzecim spotkaniu w pojedynku sąsiadów z ligowej tabeli Wiktoria Parchów na własnym boisku pokonała Fortunę Obora 4-2 i tym samym zbliżyła się do tego rywala na dwa oczka. Dla Wiktorii trafiali korner Duszeńko, Mateusz Simlat dwukrotnie i Jakub Prutkowski. Dla Wiktorii było to też pierwsze zwycięstwo, o dziwo, na własnym boisku, a zaś z drugiej strony Fortuna nie może pokonać niemocy wyjazdowych spotkań, bo jeszcze nie zaznała smaku zwycięstwa na wyjeździe. Adam, może od góry, od tego najważniejszego spotkania. Tutaj Sokół Jerzmanowa pokonuje Gwardię Białołęka. Jak gdyby... Bez niespodzianki. Bez niespodzianki. Każdego wyniku mogliśmy się spodziewać. O, Sokół, tak, Jerzmanowa to jest zespół, który od samego początku mówiliśmy, że stracił parę punktów i nie walczył o ten awans, ale z drugiej strony to jest drużyna, która może z każdym wygrać w tej lidze i tylko brakuje tej regularności, żeby te kilka punktów mieć więcej i gdzieś tam doszlifować do tej czołówki, ale to drużyna szczególnie na własnym boisku to jest niesłychanie groźne. No, przekonała się teraz o tym Gwardia, jesienią przekonał się o tym Górnik, przekonało się wiele innych zespołów. No i teraz naprawdę ciekawe spotkanie nas czeka w Lubinie, no bo Górnik będzie faworytem, no Górnik nie, raczej nie traci punktów na własnym boisku, ale tutaj no będzie na pewno Sokół chciał pokrzyżować plany i gdzieś sprawić, że ta walka będzie jeszcze bardziej zacięta, chociaż już teraz popatrząc na tabelę, tam jest punkt, bodajże Górnik ma punkt nad Sobinem, Sobin ma punkt nad Gwardią i tak to się rozbija pomiędzy tymi zespołami, jeszcze jest wspomniany Dragon za ich plecami i to będzie naprawdę ciekawa walka, szczególnie, że biorąc pod uwagę ilość punktów straconych przez zespoły z tej ligi, no ciężko oczekiwać, żeby wicelider był tym najlepszym z drugiego miejsca. Zgadza się, Adam. Co więcej, no to... Tydzień temu poddałem, nie cały tydzień temu, poddałem pod wątpliwość to, czy Dragona jeszcze stać na walkę o awans. Teraz to jest tylko 5 punktów, no bo tak, oprócz tego, że potknęła się Gwardia, potknęła się Kalina Sobin w Czernej, bo Czerna to też ciężki teren, 3-3. No i ta przewaga jest 5-punktowa. Hipotetycznie, Sokół pokonuje Górnika Lubin, Dragon wygrywa swój mecz, to Górnika traci już tylko 2 punkty, tak? Więc chyba Dragon za wcześnie poddałem pod wątpliwość to, czy Dragona jeszcze stać na walkę o to pierwsze miejsce. Ta grupa pokazuje, że jest bardzo silna, bardzo wyrównana, no i na pewno tutaj przetasowania liderów, myślę, że tutaj mamy będą co chwilę. Mamy te 4 zespoły, mamy gdzieś tam potem Jerzmanową, Buczynę, która też potrafi urwać punkty w dole tabeli. I to też tam się trafią takie drużyny, które szczególnie na własnym boisku są groźne. No, nie wiem, Parchów, który tylko 3 razy z 9 meczów przegrał u siebie. Co prawda jedno wygrał, ale 5 razy zremisował. Ale mówię, Ruszów, Czerna, tak? To też takie zespoły, które tutaj mówię, mogą powygrywać z każdym. Tutaj trzeba być skoncentrowanym w każdym meczu, bo naprawdę jest z kim tracić punkty i ta pierwsza grupa jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mocna.
i to pokazuje, że walka tutaj będzie do końca. O Staszów też, który potrafi zagrać dobrze. Czernina, która na własnym boisku też z reguły gra rewelacyjnie. No naprawdę ta grupa jest taka, że tutaj myślę, że do końca będzie do ostatniej kolejki. Myślę, Adam, że w tym roku, w tym sezonie jest to najmocniejsza grupa chyba A-klasy i to chyba trzeba przyznać. Gdzieś w poprzednich latach mówiliśmy, że raczej chyba ta druga grupa jest najsilniejsza. Tak, tylko pamiętajmy, jak to w poprzednich latach awansowało. Była Ścinawa, Prochowice, Rudna, w tej grupie mocne siedliska. No a teraz są Kunice, jest mała dziura, jest Dziewin, kolejna mała dziura i dopiero są kolejne zespoły, ale tutaj chodzi mi pod względem poziomu rozgrywek, pierwsza chyba najsilniejsza. Okej, może Kunice mogą być zespołem mocniejszym niż tutaj czołówka tej grupy, no ale cała reszta, no to naprawdę myślę, że od drugiego w dół, z drugiej grupy, no to mogłyby mieć zespoły problemy nawet w piątkę się załapać do tej grupy, a naprawdę trzeba to docenić i gdzieś to, że druga grupa od lat była najmocniejsza, ta legnicka, no to teraz się zmienia. Pamiętajmy, że w przyszłym roku do tej stawki może jeszcze dołączyć Huta. No tak. Więc tutaj ta podmianka nie będzie wcale jakaś taka bardziej odczuwalna i ta grupa w kolejnych latach wydaje się, że będzie w ogóle najsilniejsza. Adam, przeanalizujmy komplet wyników z tej serii spotkań. Huta i Górnik Dwa Polkowice w przyszłym sezonie. No, jeszcze Górnik Dwa Polkowice prawdopodobnie. Mieszko Dwa Ruszowice, oczywiście walkowerem LZS Komorniki. Wiktoria Siciny, ZZPD Górnik Lubin 0-9. Wiktoria Parchów, Fortuna Obora 4-2. Sokół Jerzmanowa, Gwardia Białęka 2-0. LZS Ostaszów, Korona Czernina 5-1. Orzeł Czerna, Kalina Sobin 3-3. Łagoszowia, Łagoszów, Dragon Jaczów 3-8. Stal 2, Chocianów, Zadzior Buczyna 0-5. Ligowa tabela. ZZPD Górnik Lubin wykorzystał potknięcia dwóch innych rywali, no i zameldował się na fotelu lidera 40 punktów. Gwardia Białęka 39, Kalina Sobin 39, Dragon Jaczów 35, no i Sokół Jerzmanowa, Mieszko Ruszowice po 33 punkty. Dół ligowej tabeli otwiera LZS Ostaszów 24 punkty. Bardzo z Adam też solidnie, jak na Beniaminka, to też trzeba jasno powiedzieć. Komorniki, wiemy, wycofały się z rozgrywek, znaczy zostały zdegradowane? Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie... No wykluczone. Wiadomo, wykluczone. Trzy walkowery. Łagoszowia, Łagoszów 9, Stal 2, Chocianów 10 punktów. Przenosimy się do drugiej grupy legnickiej A-klasy. Tutaj ze swoją kamerą byliśmy w Granowicach na spotkaniu miejscowego Rodła z Gromem Gromadzeń Wielowieś. To spotkanie wygrali gospodarze 4-2. Posłuchajmy i zawodnika drużyny gospodarzy oraz kapitana drużyny gości. Fajnie było, trochę ciężko grało się, mówię, nie jesteśmy jeszcze bardzo zgrani, ale jak widzicie, wynik jest, nie? 3 punkty dla nas, 2 bramki moje, naprawdę cieszę się, że pomagam tej drużynie trochę, że od siebie oddaję wszystko, co mogę, no trochę z kontuzją, ale jak to jest, bramka wpadła, druga, 3 punkty i gramy dalej. Może nie determinacji, tylko kolejny raz strzelamy szybko bramkę na 1-0 i za chwilę tracimy 2-3. No w ten sposób nie da się wygrywać i to jest nasz największy problem teraz. No tak było, nie, ale mówię, chłopaki bardzo wszystkie walczyły, nie, każdy za każdym pomagał, każdy biegał, bo do końca graliśmy, nie, walka była i za to dziękuję panu. No jeśli chodzi o Piotrka, wiadomo, że jego strata to jest dla nas duża strata, a wiadomo, że chłopak chce wyżej sobie pograć i to się zawsze ceni. Ale z kolei wrócił Bruno po złamanej ręce, wrócił Teo po skręceniu kolana, więc kadra nie wygląda źle, bo mamy w końcu na ławce 4-5 ludzi, ale... Brakuje może jeszcze tego zgrania, też lepiej się gra, jeśli jest Mirek Spychała, wtedy on też tym wszystkim dyryguje. No ale jesteśmy mocni u siebie, liczymy, że u siebie będziemy łapać punkty i że będzie to lepiej wyglądało z każdym meczem. No jest tak trochę, całą zimę pobiegali, fajno pograli, treningi były też bardzo mocni, nie? Oddali się chłopaki od siebie wszystko. No dzisiaj tak było, że paru chłopaków naszych od pierwszej połowy te, co grają, zawsze nie było. Jedni pozwały przed kartkę, nie? Ale... Jak widzicie, no, każdy chłopak, każdy biegał, każdy na treningu w zimę podgotował się do końca fajnie i mamy jak jest. Jeśli jest nerwowość, to znaczy, że jest brak doświadczenia. I mi się wydaje, że zespół jest na tyle młody, zbyt mało zbalansowany, jeśli chodzi o właśnie doświadczonych zawodników, że w tych kluczowych momentach takiej nerwówki to właśnie wychodzi i wtedy jest po prostu, no, jest bałagan na boisku. No właśnie, ten bałagan pewnie wynikał z tego też, o czym Mariusz powiedział wcześniej. Braku
chyba Mirosława Spychały, grającego trenera, bo jak jest Mirosław Spychała, to ta gra wygląda zupełnie inaczej. To jest też człowiek, który jest też pełni funkcję trenera, więc jak trzeba krzyknąć, to krzyknie, jak trzeba podpowiedzieć, to podpowie, jak trzeba zganić, to zgani zawodników. No, nie wyglądało to najlepiej, brak jakiejś tam koncepcji troszeczkę i trzeba jasno powiedzieć, oglądałem praktycznie całe spotkanie, nie praktycznie, tylko całe. No i trzeba powiedzieć, że wygrał zespół, który chyba bardziej chciał wygrać, który był bardziej konsekwentny w swoich poczynaniach, który też walczył, no i wywalczył, no przegrywał 1-0. I wygrał 4-2. To było do przewidzenia, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy wiele razy, że Rodło to nie będzie już to Rodło, które było w rundzie jesiennej. Zespół no, całkiem inaczej będzie funkcjonował teraz wiosną i no, to spadek mu nie grozi, który gdzieś po rundzie jesiennej można było się nad tym zastanawiać. Szybko zdobywane punkty teraz i już ten spokój będzie można widać. Widać i w kolejnych meczach Rodo dalej powinno urywać punkty i to jest zespół, który gdzieś tam nawet zespołem ze ścisłej czołówki może namieszać. No co do tego meczu, no to teraz się pochwal, widzę dlaczego nie zagrałeś z nim. Czynniki były dwa. Jeden czynnik taki, że też mieliśmy dosyć szeroką ławkę, więc specjalnie jakoś tam nie spieszyłem się, wiadomo, obowiązki zawodowe. Wpisany do protokołu meczowego byłem, no ale przed meczem w uzgodnieniu z prezesem mówię, to na spokoju przebiorę się gdzieś tam pod koniec pierwszej połowy albo w przerwie, żeby ewentualnie pojawić się na boisku w drugiej części gry. No i kierownik zespołu złamał, chyba w akcie desperacji, chyba nie chciał, żebym zagrał w tym meczu, więc złamał klucz w drzwiach. No i była awaria, nie można było się przebrać, nie można było skorzystać z szatni. No, nie wiem, 25 minut przed końcem udało się ją otworzyć, więc zanim bym się przebrał, zanim bym pozakładał stabilizatory, zanim bym się rozgrzał, to by była zmiana czasowa. A tutaj akurat czas nie był naszym sprzymierzeńcem. Obiektywnie, oba zespoły zagrały na podobnym poziomie. Błędy indywidualne zadecydowały o zwycięstwie Rodła Granowice. Nie mogę powiedzieć też, że Rodło było lepszym zespołem, tak obiektywnie, nie wiadomo jak. I że w 100% zasłużyło na to zwycięstwo. W pierwszej połowie dwa naprawdę bardzo proste błędy, brak zrozumienia w obronie, skrzętnie wykorzystali gospodarze, no i wygrali. Wygrali zasłużenie szczęściu, tak jak powiedziałem już dzisiaj w programie dwa razy, trzeba pomóc. Wykorzystali błędy, wygrali. Tak w klasie to te bramki, z czego podają tylko z błędu, więc to tak. Tak, ale też trzeba przyznać, że boisko było dobre do tego, aby pograć piłką, więc jest dobrze przygotowane boisko w Granowicach, a z tym na wiosnę jest problem w wielu miejscach, to trzeba też powiedzieć. No i brawo dla Rodła za to, że z tego, co udało mi się dowiedzieć, zespół, który boryka się z kilkoma naprawdę kontuzjami, bo tam 5 czy 6 zawodników nie mogło zagrać w tym spotkaniu, bodajże 2 rezerwowych, z czego bramka na 1-1 zawodnika i kontuzja, naciągnięcie mięśnia dwugłowego. Razem się przypomina twój jeden, właśnie twoja jedna cieszynka w tym momencie. Nie wyciągaj drugą z szafy. Bądź poważnie. Nie, ale tak poważnie, duży szacunek. Rodło na pewno w mojej opinii nie zasłużyło na to, żeby być gdzieś w dolnych rejonach ligowej tabeli. Widać, że zespół się odbudował i myślę, że będzie piął się w górę ligowej stawki na tyle, że powinien zameldować się gdzieś koło środka ligowej tabeli, to na pewno. Co w tej grupie ciekawego? No, zaskakuje Wielki Różana, ale no, negatywnie, bo teraz porażka u siebie z Albatrosem Mieszkowice 0-4. No, nieoczekiwana porażka Dębu Stowarzyszenie Siedliska 1-2 z Parkiem Targoszyn też na własnym boisku. No i ciekawie na pewno w meczu derbowym Sparta Parszowice u siebie przegrywa z Czarnymi Dziewin 2-3. To takie chyba, Adam, wyniki, które na pierwszy rzut oka gdzieś tam przykuwają uwagę. No tak, no Wielki Różana, no, ile można było gdzieś odnieść się do tego, że porażka z Nową Kunicę musiała być wkalkulowana, chociaż też wszyscy liczyli, że uda się tam urwać pod opieką trenera Kanasa punkty. No to teraz Albatrosem Jaśkowice, no spora niespodzianka mimo wszystko. Albatros solidny zespół w lidze, z reguły mocniejszy na własnym boisku, no jedzie do Różany idzie od wielu lat, ciężko się gra wszystkim zespołom i tam nie jest w stanie tam pokonuje Wilki 4-0. No na pewno spora niespodzianka, ale nie taka też jak w spotkaniu w Siedliskach. No Park Targoszyn, który gdzieś tam broni się przed spadkiem do B-klasy, no jedzie
do czołowego zespołu ligi wygrywa. No, najmniejsza z tych trzech wyników niespodzianka, którą powiedziałeś, no to derby. Nie, to nie derby. Przepraszam, no, ale, tylko wejdę w zdanie, no, bo to nie chodziło mi, że niespodzianka, broń Boże, no, tylko chodziło, że ciekawy mecz. Że, tak, tutaj, że no, akurat Parszowice u siebie są groźne, no ale Dziewin pokazał, że jest zdecydowanie numerem dwa tej ligi i tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Czarni teraz będą ciułać te punkty, żeby pokazać się najlepszym zespołem z drugiego miejsca i wcale by mnie to nie zdziwi, jeśli tak się okaże, że to właśnie z wszystkich lig to Czarni będą tym zespołem, który zdobędzie najwięcej punktów jako drugi zespół tej ligi wejdzie do klasy okręgowej, no bo mówiąc szczerze, no pokazują to zarówno w starciu ze słabszymi zespołami, jak i z tymi mocniejszymi, że naprawdę są zespołem, który był budowany przez kilka lat i teraz są tego efekty. Potwierdzam opinię Adama, ja również uważam, że w tej chwili Czarni Dziewiń to jest druga siła tej ligi i myślę, że... Tabela że... to też potwierdzi za chwilę. I tabela to również potwierdzi. Zobaczmy tymczasem komplet wyników z tej serii spotkań. Tęcza Kwietno, Bazalt Piotrowice 1-1, KS Kłopotów, Unia Miłoradzice 2-3, Wielki Różana, Albatros Jaśkowice 0-4, Mewa Kunice, no tutaj nie było niespodzianki, 6-0 pokonuje KS Winnica. Tydzień temu było 1-0 pokonali na wyjeździe Wielki Różana. Mówiliśmy, że ciężki mecz, ale mam wrażenie, że Mewa jest bardzo mocna u siebie, bo... Z jednego powodu. Może grać piłką, bo ma dobre boisko i to wtedy pokazuje jej siłę. Orzeł Mikołajowice, Kolejarz Miłkowice 11-1, Odom Stowarzyszenie Siedliska, Park Targoszyn 1-2, Rodło Granowice, Grom Gromadzeń Wielowieś 4-2, Sparta Parszowice, Czarni Dziewin 2-3. Ligowa tabela. Lewa Kunice prowadzi 46 punktów, zdecydowanie 38 Czarni Dziewin i to też potwierdza to, co mówiliśmy. Jest w tej chwili tak, 8 punktów przewagi Mewy nad Czarnymi i 7 punktów przewagi Czarnych nad trzecią Spartą Parszowice. Knockout pomiędzy Kunicami a Parszowicami. I na tym etapie rozgrywek 15 punktów różnicy między pierwszym a trzecim, tak. I również Wilkami Różana, bo to też zespół, który ma 31 oczek. KS Winnica w połowie ligowej stawki, 23 punkty. Zobaczmy tu ligowej tabeli. Grom Gromadzeń Wielowieś 22 oczka, a na dole Kolejarz Miłkowice, Park Targoszyn 14, Bazalt Piotrowice 18, Rodło Granowice 18. To zwycięstwo Parku Targoszyn szczególnie, no, uatrakcyjni na pewno tą ligę, no bo do Bazaltu i do Rodła tylko 4 punkty, do Unii Miłoradzice 5, więc jest jeszcze o co walczyć. My przenieśmy się do trzeciej grupy legnickiej A-klasy. Tutaj oglądaliśmy ciekawe spotkanie LZS-u Nowy Kościół z Błękitnymi Kościelec. Wynik 3-3, ale w takich okolicznościach, że 2-0 prowadzili do przerwy Błękitni. W drugiej połowie obraz gry się nieco zmienił. Na 3-2 wyszli, na prowadzenie wyszli gospodarze, teoretycznie, bo ten mecz był rozgrywany w Złotoryi, ale gospodarzem był LZS Nowy Kościół. Co więcej, skomplikowała się sytuacja Błękitnych Kościelec, którzy otrzymali czerwoną kartkę. No i mimo wszystko udało się wyrównać 3-3, także prawdziwy roller coaster. Posłuchajmy obu przedstawicieli drużyn, trenera oraz zawodnika Błękitnych Kościelec. Myślę, że trzeba szanować ten jeden punkt. Do przerwy przegrywaliśmy 2-0, skończyło się 3-3, później wyszliśmy na 3-2. Trochę frajersko, braku dyscypliny w defensywie w ostatnich akcjach i skończyło się 3-3. Natomiast myślę, że po pierwszej połowie ten remis, myślę, że bym wziął w ciemno. No, na pewno mamy problemy, właśnie pewne, to są demony tamtej rundy też, że po prostu te pierwsze połowy mamy dużo lepsze od tych drugich i w tych drugich gdzieś tracimy koncentrację. Tracimy bramki i przeciwnicy nas doganiają. No, musimy to poprawić, powinno być lepiej. Myślę, że jestem zadowolony z okresu przygotowawczego. Widać było nawet w dzisiejszym meczu, że druga połowa, można powiedzieć, była nasza, czyli piłkarze fizycznie są przygotowani bardzo dobrze. Wzmocnień nie dokonaliśmy, odeszło dwóch zawodników, natomiast no, jesteśmy w kupie, drużyną, grupą i będziemy walczyć w każdym meczu o 3 punkty. No, było kilka wzmocnień. To są de facto zawodnicy, którzy już gdzieś u nas terminowali, mieli przejść wcześniej bądź wrócili do nas, więc praktycznie na stare śmieci wszyscy wrócili. A okres przygotowawczy, no jak okres przygotowawczy, no nie miało dzisiaj to tak wyglądać. Mieliśmy to dzisiaj wygrać, bo rundę temu to zdominowaliśmy akurat Nowy Kościół. Dzisiaj się nie udało na pewno. Równorzędnie dzisiaj było, nie? To znaczy, myślę, że nie. Mamy dalej kadrę około 20-osobową. Odeszły dwie osoby, powiedzmy, co opuściły naszą wioskę, mieszkają gdzie indziej i po prostu ich dojazdy by ich zabiły. Sami chcieli odejść. Natomiast my dobrze ich wspominamy.
I tyle. Myślę, że latem będziemy szukać jakichś wzmocnień, natomiast nasza kadra nie jest wcale słaba. Adam, ciągle czegoś brakuje troszeczkę w Kościelcu, żeby to tak naprawdę, brzydko mówiąc, zatrybiło na dobre, bo dobra praca wykonywana, wzmocnienia, fajne też gdzieś tam współpraca z różnymi sponsorami, no i znów gdzieś coś nie może wskoczyć na pełne obroty i iść taką falą rozpędu. Dokładnie, no to trzeba pochwalić za ten ostatni rok, może półtora, bo innych Kościelec, które organizacyjnie wyglądają coraz lepiej, gdzieś pokazują, że nawet te kluby w A-klasie mogą tych sponsorów pozyskiwać, mniejszych, większych, i sobie radzić też w taki sposób. No, tylko brakuje jeszcze tego wyniku. No, szkoda, że nie udaje się tego, no bo takie zespoły właśnie jak Kościelec czy Wilków, które radzą sobie nie tylko z pomocy gminy, ale także z innych środków, no to fajnie, żeby grały w czołówce i pokazywały, że to gdzieś idzie w parze z wynikiem sportowym, no ale cóż, ten sezon można powiedzieć w jakimś tam stopniu na straty dla Kościelca i za rok. Za pół roku w sumie będziemy znowu opatrywać, czy uda się w Błękitnym zbudować taki zespół, żeby no, drużyna mogła powalczyć o ten awans do klasy okręgowej, bo tak jak mówię, no, świetna robota robiona przez działaczy tego klubu. Adam, no też brawo dla zespołu Nowego Kościoła. Wrócić z 0-2 i wyjść na prowadzenie 3-2, ja wiem, że to są niższe ligi, ale z drugiej strony no też szacunek, tym bardziej, że nie grali z jakimś outsiderem ligi, tylko zespołem, który był wyżej w ligowej stawce, więc też chyba trzeba być spokojnym, bo pamiętamy w tamtym roku, no długo w Nowym Kościele martwiono się, czy uda się utrzymać w lidze. Myślę, że teraz powinno być spokojniej. Tak, to jest Nowy Kościół, to jest taka solidna ligowa, która gdzieś tam punktowo to wygląda, że jakby byli blisko tej strefy spadkowej, ale to jest drużyna, która regularnie punktuje przede wszystkim tutaj. Nie ma jakichś zastojów, że oni przegrywają 3-4 mecze z rzędu i nie punktują. Oni tutaj zdobędą punkt, tam wygrają, tutaj trafi się porażka, znowu jakiś remis, dwie porażki, wygrana. Więc to jest zespół, który regularnie urywa punkty innym rywalom, więc tutaj jeśli mowa o utrzymanie, to jestem w 100% spokojny. Adam, no na pewno na razie rozczarowanie orzeł Zagrodno. Druga porażka z rzędu teraz i to wysoko u siebie z Huraganem Proboszczów. Huraganem, który jest naprawdę w tym sezonie mocny, ale no 3-8, no to duży, spory wynik. No i chyba największe zaskoczenie, porażka lidera z rezerw Górnika z Motoryja w Wiadrowie z tamtejszą. My są 2-0, no ale wiemy, tam też pokrywał się mecz z meczem. To nie jest tłumaczenie. Jeśli my jedziemy do Wiadrowa, no to sorry, no wydawałoby się, że to powinna być wygrana i bez żadnego... Tabela pokazuje, że są słabsze drużyny od Wiadrowa. No ale... No, tabela pokazuje, że nie ma słabszych zespołów od Górnika z Motoryja i to nie jest pierwszy mecz, kiedy oni grali w tym samym terminie co czwarta liga. No, też nie przesadzajmy. No, wydaje się, że po prostu trafi się słabszy mecz, może jeszcze większe osłabienia kadrowe i po prostu trudno. No, dla ciekawości ligi będzie na pewno to jeszcze bardziej motywowało te zespoły, które znajdują się za Złotoryjanami, żeby jeszcze przycisnąć i spróbować powalczyć. Liga po prostu będzie ciekawsza. Dokładnie. Komplet wyników i tabela. Zobaczymy, jak to się prezentuje. Przyszłość Prusice pokonuje Feniksa, Pielgrzymka 3-1. Nysa Wiadrów, Górnik 2, Złotoryja 2-0. Wilkowianka Wilków, znów zwycięstwo, tym razem 3-0 z Burzą Gołaczów. Odżył troszeczkę na pewno Sokół Krzywa. Tydzień temu zwycięstwo, teraz remis na trudnym terenie w Okmianach 0-0. LZS Nowy Kościół, Błękitny Kościelec 3-3. Płomień Michów, LZS Lipa 3-3, Orzeł Zagrodno, Huragan Proboszczów 3-8, ligowa tabela, Górnik 2, Złotoryja 37, Przyszłość Prusice 36, Korajat Wisin 31, ale jeden mecz rozegrany mniej, bo pauzował już zespół Skory. Huragan Proboszczów, to o czym mówiłem, i Wilkowianka Wilków po 31 punktów, naprawdę solidnie te oba zespoły w tym sezonie wyglądają. No i kto wie, jak to będzie na finiszu. Jeszcze tych kolejek jest sporo, bo aż 14 dół ligowej tabeli. Zamykają Feniks Pielgrzymka 7, Burza Gołaczów 9, Płomień Michów 11, Urpol Sokół Krzywa 12. I te 4 punkty, jak zmieniły oblicze tabeli dla Krzywej, było 8, jest 12 i w tej chwili 12 pozycja. 13 Nysa Wiadrów po tym zwycięstwie, także tutaj jeszcze będziemy na pewno świadkami wielu przetasowań. My przenosimy się na boiska B-klasy, która wróciła do rozgrywek poza grupą pierwszą.
która startuje już najbliższy weekend. Klasa B, grupa druga. Materiał zdjęciowy z pojedynku Kupryc 0-2 Sucha Górna, Sparta 2 Rudna. Poproszę o materiał. Niżej notowany zespół Kuprytu 0-2 Sucha Górna po golu Patryka Adamczyka w 44 minucie pokonał drużynę rezerw Sparty Rudna 1-0. W innych potyczkach tej grupie na pewno ciekawie było na meczu podczas spotkania Kłosa Moskorzyn ze Szklarami Dolnymi. No i tutaj pewne zwycięstwo podopiecznych Andrzeja Turkowskiego 3-0, Adam. Bracia Famulscy i Tomasz Łojek i no to sprawia, że... Wszystko jasne. No, pierwsza bramka strzelona w tym meczu to Ariela Famulskiego. No, od kogo oczekiwać, jak nie od niego. Przy 0-0 meczu no, de facto można powiedzieć, może się okazać, że to był mecz o awans. No awans tak. Z drugiego miejsca, no bo no, Szklary okej. Okay. Przegrana z Polkowicami, no ale cała reszta jest na pewno w zasięgu i tutaj jeśli zgubią punkty, no to znowu będziemy mogli mówić, że no to Szklary przegrały awans, a nie, że ktoś inny ten awans zdobył z drugiego miejsca, no bo no, nie wyobrażam sobie, żeby no, Unia w takim zestawieniu kadrowym no, nie była w stanie wygrać wszystkich pozostałych meczów, no i nie zameldować się w tej A-klasie w końcu. Wydaje mi się, że no nie chcę powiedzieć, że na 100%, ale jednak Unia będzie tym drugim zespołem ligowej tabeli. Unia to trzeba uważać z tym na 100%, więc dlatego powiedziałem, się. Dlatego nie powiem, że na 100%, ale bo wydaje już mi się, że to jest, już że to dalej jest pamiętam sezon, gdzie oni prowadzili i Fortuna Obora ich tak. Na końcu śmignęła. Masz rację, w ostatnich trzech kolejkach no, bodajże. W ostatnim roku przegrali. Też, gdyby grali do końca, no to by oni weszli, a nie Sobin. Zgadza się. Więc nie, no wydaje mi się, że teraz jest zespół tak silny i tak zdeterminowany, że już do końca tej rundy nie odpuszczą. Wiadomo, na boisko nie wybiegli piłkarze rezerw Górnika Polkowice, którzy są praktycznie pewni tego pierwszego miejsca, no bo tam Wiktoria Tymowa się wycofała. No właśnie, to zobaczmy, jak prezentuje się komplet wyników z tej serii spotkań. Błysk Studzionki, Zamęt 2 Przemków 3-1, Górnik 2 Polkowice, Wiktoria Tymowa 3-0, Kłos Moskorzyn, Unia Szklary Górne 0-3, Perła Potoczek, Relaks Szklary Dolne 4-0, Kupryc 0-2 Sucha Górna, Sparta 2 Rudna 1-0, LZS Nowa Wieś Lubińska, Platan Siedlce 3-3. Ligowa tabela. Górnik 2 Polkowice 39 punktów, Unia Szklary Górne 33, Kłos Moskorzyn 28 punktów, czyli 5 punktów różnicy między Kłosem a Unią. Dół ligowej tabeli LZS Żelazny Most 4, Błysk Studzionki 9 punktów, LZS Nowa Wieś Lubińska punktów 11. Adam, wywołuję teraz ja ciebie do tablicy, bo no, jaskółki ćwierkają, że będziesz niedługo wybiegał na boiska ligowe i to właśnie chyba w tej grupie. Zobaczymy, no, wszystko na to wskazuje, no, gdzieś tam oczekiwanie na rejestrację i wtedy będziemy mogli gdzieś oficjalnie powiedzieć, na pewno coś takiego będzie miało miejsce w tej rundzie. Zobaczymy, jak się uda to połączyć, no bo tych obowiązków mimo wszystko jest sporo, ale no, być może już najbliższy weekend, ale myślę, że jak coś będzie się działo, to wtedy oficjalnie się poinformuję o tym. To czekam i trzymam kciuki i życzę, żeby jak najszybciej udało się zabawa. Powalczyć o ligowe punkty. Ale zabawa zabawą, ale jak gdyby charakter sportowy i rywalizacja to też jest rzecz fajna, więc pewnie znając ciebie też, tak powiem, też będziesz grał na 100%. Relaksik, może dosłownie, ale to z tym poczekajmy. Grupa trzecia Legnickiej B-klasy, tutaj Arka Trzebnice podejmowała Kryształ Chocianowiec, poproszę o materiał zdjęciowy. Wicelider Arka Trzebnice podejmował u siebie Kryształ Chocianowiec, czyli drużyna, która... Przed kolejką była trzecia Arka. Trzecia podejmowała u siebie Kryształ Chocianowiec, czyli drużynę, która traciła do nich tylko jeden punkt. Wszystko zaczęło się po myśli Arkowców, dla których gola w 10 minucie zdobył Mateusz Burda. Radość gospodarzy nie trwała jednak zbyt długo, bo tylko 5 minut. Rezultat pojedynku wyrównał Karol Kawałko. Wynikiem 1-1 zakończyła się pierwsza odsłona tej rywalizacji. W drugiej części bramki strzelali jeszcze Piotr Rogalski i dwie Daniel Pilichowski dla oczywiście Arki Trzebnice. Wynik końcowy 4-1. Arka Trzebnice jest już druga i traci 2 punkty do lidera. Adam, kto... Byłem na tym meczu na pierwszej połówce. Miałem okazję obejrzeć, no naprawdę fajna bramka Kryształ. No, jedną bramkę strzelił, ale no, bramka zdobyta z rzutu wolnego zawsze będzie robiła wrażenie. Tak jak tutaj było powiedziane, do przerwy 1-1, chociaż natarcie bardziej Trzebniczan, którzy
którzy ewidentnie no, będą chcieli powalczyć o to wejście do A-klasy. No, co prawda Murawa jeszcze nie, gdzieś tam nie predysponuje do tego, mówiąc delikatnie, ale, ale no, zespół sportowy jest na pewno tyle mocny, że wydaje mi się, że to pomiędzy nimi a rezerwami Kaczawy Bieniowice rozstrzygnie się, kto wejdzie do tej A-klasy i tutaj zobaczymy, jak Kryształ będzie dziś spokojny środek, ale myślę, że w perspektywie 2-3 lat przy tym, co się dzieje wokół klubu, no to, to na pewno będzie drużyna, która, która w kolejnych latach no nie będzie słabsza niż w tym sezonie i też będzie, będzie o niej głośno z innych powodów. Może uchylić jakiegoś rąbka tajemnicy? Ja myślę, że to jest tak z moją osobą, tak tutaj troszeczkę trzeba poczekać na oficjalne potwierdzenie, ale już w minionym 2 tygodnie temu naprawdę genialne sprzątanie, 8 godzin wokół boiska, cały park, odmalowane bramki, siatkołapy i tutaj się szykuje też, też może tylko troszeczkę zdradzę, że specjalna strefa kibica no, na B-klasie, Muchańce Grill czy inne tego typu atrakcje, no to będzie już naprawdę coś, z czym się nie spotykamy zbyt często, szczególnie w B-klasie. Adam, mi może brzydko to zabrzmi, troszkę bliżej pewnie do Kaczawy, bo kiedyś broniłem Barw, więc pewnie zapowiada się pasjonująco ten wyścig o awans. Wiem, że w Kaczawie też nie ukrywają, że chcieliby zagrać. Tam zawodnicy grają, którzy jeszcze no niedawno w Kręgówce grali. Zgadza się, także też pod okiem trenera Radka Wrońskiego. Człowiek niebywale doświadczony, człowiek niebywale ambitny, więc wiem, że zrobi wszystko, żeby zająć finalnie to pierwsze miejsce. Myślę, że jest to też dobry kierunek dla Kaczawy, bo widzimy, że infrastrukturalnie fajnie się tam dzieje i organizacyjnie też, więc czemu, jeżeli środki na to pozwalają, nie powalczyć o tą A-klasę. My zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Zryw Stary Łom, Radziechowianka Radziechów 3-1, Arka Trzebnice Kryształ Chocianowiec 4-1, Ikar Miłogostowice Orlik 2 Okmiany 9-1, Iskra 2 Kochlice Mewa Goliszów 2-3, Iskra Niedźwiedzice LZS Biała 8-2, Huzar Raszówka Starto Setnica 3-0, Wiktoria Niemstów Kaczawa 2 Bieniowice 1-7. Ligowa tabela, Kaczawa 2 Bieniowice 31 punktów. Arka Trzebnice 30, Iskra 2 Kochlice i Ikar Miłogostowice po 29. O tych zespołach też nie możemy oczywiście zapomnieć. No i Huzar Raszówka 28 punktów. To też, no mówię, gwarantuje nam niebywałe emocje, bo tutaj też myślę, że będą przetasowania co chwilę. Drugą część ligowej stawki otwierałem Ewa Goliszów 23, a tabelę zamyka Starto Setnica 3, Orlik 2 Okmiany 6 i LZS Biała 8. Który się wycofał z rozgrywek. Tak, ale no mówię. Gdzieś w tabeli to jeszcze widnieje. My przenieśmy się do czwartej grupy legnickiej B-klasy, no i tutaj na otwarcie arcyważne spotkanie i spotkanie z podtekstami, spotkanie derbowe. Korona Kawice podejmowała u siebie Krokusa Kwiatkowice. Gospodarze zwyciężyli w tym spotkaniu 2-1. Posłuchajmy zawodników obu drużyn. Ciężkie spotkanie, tak? Mieli dużą przewagę w środku, bo widać, całe spotkanie sobie grali spokojnie piłeczką w środku. No niestety nie potrafiliśmy się tym przeciwstawić, tak? Biegaliśmy, dużo walki, dużo fauli, a piłkarsko, no niestety, tak? Słabo wygląda. Mam nadzieję, że następne mecze będą lepsze, tak? Postaramy się o następne punkty, to jest faktycznie ciężki teren. Oni w sumie wygrali wszystkie mecze poza pierwszą wpadką, tak? Można było się spodziewać, ciężki mecz. No trzeba pogratulować, nic, głowy do góry, gramy dalej. 1-0 przegrywamy, wyciągamy wynik na 2-1, no jest całkiem dobrze chyba, no troszkę w końcówce może sił zabrakło albo pewności siebie, ale skończyło się fajnie i walczymy dalej. Na boisku zostawiam ten temat w spokoju, tak? Gramy wszyscy, było jednakowe dla każdego, graliśmy po jednej, po drugiej stronie. Faktycznie u nich wyszło doświadczenie, tak? Dużo spokojniej grali tą piłką w środeczku, która u nas Łukasz z Kamilem przyszli dopiero bez treningu, jeszcze nie zgrani jesteśmy, zagraliśmy sobie 2 spotkania, tylko 2 sparingi. Też nie mamy czasu zawsze przychodzić, tak? Więc te środki mamy takie okazjonalne. Dzisiaj faktycznie zebraliśmy się, no mocny rywal, tak wiadomo, mecz, tutaj mówiłeś, derby, podkręcamy wszyscy, każdy chce coś zmobilizować, coś zagrać, tak? Więc, ale to nie będziemy na co dzień grać takim środkiem, także no, oni mają troszeczkę lepiej, tak? U nas chłopaki, wiesz, praca, przyjeżdżają, nie wszyscy mieszkają tutaj na blisko, tak? Więc nie liczyłbym tego środka, że to będzie stały nasz środek. No tak, wybroniłem, można powiedzieć, że mogłem to złapać. To takie wybronienie było, po dobiciu nie trafił kolega, no ale trudno, taka jest piłka. To jest gra błędów i myśmy ich po prostu popełnili mniej i wygraliśmy mecz, no. Teraz walczymy dalej. Nie wiem, czy to ważne, na pewno wszyscy wiedzą, że jesteśmy dalej twierdzą niezdobytą. Także, no,
wszystko jest na dobrej drodze na razie. No. Znamy się przecież nie od dzisiaj, tak wszyscy graliśmy od małego, po 15, po 20 lat ludzie grają w tych samych drużynach. Było w Pali faktycznie dużo, ale mam nadzieję, że nie było ten. Przynajmniej ja nie widziałem takich jakichś z premedytacją, tak? Ciężkich fauli, tak już prostą nogą wchodzimy gdzieś i specjalnie się faulujemy mocno. No zawsze tam walka, ambicja, każdy coś próbuje dla siebie ugrać. Na szczęście obyło się bez kontuzji i oby tak dalej. No na pewno mistrzostwa. Co będzie dalej, to mam nadzieję, że może coś się zmieni, że jakieś będą lżejsze wymogi, jeśli chodzi o juniorów w A-klasie. No jakbyśmy ją zdobyli, to byśmy na pewno chcieli chociaż sezon tam pobyć, a może dłużej. Chociaż ja nie wiem, czy ja dotrwam, ale zrobię wszystko, żeby pomóc chłopakom. Pan Lesiek, daj Boże, żeby dotrwał. Myślę, że dotrwa, bo można pozazdrościć takiego człowieka w klubie. A to już tak na marginesie, w nawiązaniu do samego spotkania. Mecz bardzo wyrównany, derby, typowe derby. Nie brakowało też, tak jak Radek Macewicz wspomniał, może nie było tam wejść z premedytacją, ale też nikt nogi nie odstawiał, każdy wiedział, jaka jest waga tego pojedynku. Kilku fajnych zawodników biegało też po boisku, no i tak jak słyszeliśmy, no, oba zespoły mają swoje ambicje, liga jeszcze długa. No tak, no ta liga to też jest bardzo wyrównana. No to tyle, co mówiliśmy, że w grupie drugiej jest gdzieś tam Polkowice i dalej Szklary i trzeci spokojny Moskorzyn, to w tym grupie trzeciej no, Młyn, Widły i Powidły z czołówce. No i tutaj jest niewiele lepiej, bo tu też kilka zespołów wciąż może walczyć o to mistrzostwo, więc te B-klasy no, do samego końca szykują nam się arcyciekawie, a pamiętamy, że tutaj no, w okolicach tych cieplejszych miesięcy, no to problemy kadrowe tutaj też wpływają. Tutaj karteczki, tutaj zawieszenie jednego czy dwóch zawodników może sprawić, że z takim szóstym czy siódmym zespołem się przegrywa i traci się szansę na awans. No. Tutaj pamiętajmy, że to jest druga część sezonu i te kartki no, też mogą robić swoje. Źle ktoś wykartkuje, no to może być problem. A wracając do tego, no to mówię, dwa naprawdę fajne środki pola można było obejrzeć, no bo tak, z jednej strony w Koronie Michał Małek i Marcin Zyśko, który już od lat gra w Koronie, no i na pewno cała liga go zna, a z drugiej strony grając jeszcze do niedawna w czwartej lidze Kamil Kochan, tak, który przyszedł z Prowiczanki, no i Łukasz Żukowski, który też przecież nie tak dawno grał jeszcze w Mirsku w czwartej lidze, więc naprawdę fajnie, troszeczkę boisko na pewno utrudniało tą właśnie prezentację tych możliwości tych czterech zawodników, ale nie było źle, także zobaczymy, pewnie jeszcze będziemy świadkami kilku fajnych spotkań w wykonaniu jednej, drugiej drużyny, no i oczywiście Błękitnej Koskowice, bo to jest w tej chwili chyba główny kandydat do awansu. My zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Korona Kawice, Krokus Kwiatkowice 2-1, LZS Budziszu Wielki, Cicha Woda Tyniec Legnicki 2-2, Czarni Golanka Dolna, Poldera Damianowa 3-4, Błękitni Koskowice rozprawili się z Unią Rosonata 6-1, Gama Ujazd Górny, Orzeł Pichorowice 1-2, ligowa tabela, Błękitni Koskowice 34, Korona Kawice 33, Krokus Kwiatkowice 31 punktów. Na dole ligowej stawki Czarni Golanka Dolna 4, Gama Ujazd Górny 5 punktów. My przenieśmy się do ostatniej grupy legnickiej B-klasy. Tutaj ze swoją kamerą byliśmy na dwóch spotkaniach. Pierwsze z nich Tatra Krzeniów, Orzeł, Wojcieszyn. Tutaj rozmawialiśmy przed spotkaniem z przedstawicielami obu drużyn. Co mieli do powiedzenia? Posłuchajmy. Na pewno będzie to ciężki mecz, będzie mecz walki. Każdy by to walczył o trzy punkty, ale wiemy, że przeciwnik jest bardzo wymagający, lecz zawsze u nas z nimi nie mamy za wielkich problemów takich, że zawsze wychodzimy zwycięską ręką. Także dzisiaj myślę, że dogonimy ich na 6 punktów i włączymy się do walki o awans, a jak nie, to chociaż przeszkodzimy tym najgroźniejszym rywalom. To znaczy po Tatrze niczego innego się nie spodziewamy, jak bardzo ciężkiej, twardej walki. To jest zawsze taką mi domeną, powiedzmy, także jestem zdecydowany na to, że dużo sił, energii i werwy musimy tutaj włożyć, żeby te trzy punkty przywieźć do Wojcieszyna. Dołączy do nas z LZS-u Nowego Kościołu Gajek Krystian. Tylko jedno, to jest jedno wzmocnienie, ale zawodnicy też są, którzy powyleczyli kontuzję i na pewno jesteśmy teraz dużo mocniejsi niż byliśmy. Gry kontrolne wyszły na plus. Zagraliśmy trzy mecze kontrolne. Dwa wygraliśmy, jeden niestety przegraliśmy z Pogonią Świerzawa, ale to był dla nas na pewno bardzo dobra lekcja przed dzisiejszym meczem. Dzisiaj będziemy chcieli udowodnić, że naprawdę jesteśmy teraz dobrą drużyną. To znaczy, jeśli chodzi o przygotowania, to zaczęliśmy końcówką stycznia, początkiem lutego od hali, bądź też
też Orlika, w zależności od tego, jak była, jaka była aura. Dwa razy w tygodniu treningi i cztery sparingi przedsezonowe, także bardzo dobrze to przepracowane przez chłopaków. Dużo sił włożyli, także mam nadzieję, że to zaprocentuje. Jeżeli chodzi o roszady, no to kosmetyczne, powiedzmy, jeśli chodzi o odejścia. Natomiast wrócił do nas Krzysztof Sabadach i przyszedł Krzysztof Ryter, także tu mam nadzieję, upatruję w tym jakąś tam szansę dla nas na wzmocnienie i na jeszcze... Adam, ten mecz zakończył się wynikiem 1-1. Rozmawiałem z, tak jak widzieliśmy, z trenerem gości oraz z panem Krzysztofem Motylem, który jest prezesem Tatry Krzeniów. Obaj mówili, że czeka ich ciężkie spotkanie. Takie też było, bo zasięgnąłem opinii później po meczu z jednej i z drugiej strony. Spotkanie... Zgodnie przedstawiciele obu drużyn powiedzieli, że typowo na remis. To też pokazuje, że ta Tatra może mocno namieszać w tej lidze, bo to jest tak, w tej chwili jest 8 punktów straty do lidera. To jest dosyć dużo, patrząc na B-klasę, ale kto wie, czy nie zabierze komuś mistrzostwa. No tak, tutaj to może, wiesz, tutaj to jest kolejna grupa, w której jest kilka zespołów, które mogą zdobywać punkty i urywać tym czołowym zespołom. No tak jak tutaj zobaczyliśmy, no przynajmniej na papierze, no Fabory to Orzeł Wojcieszyn, no ale Tatra już wielokrotnie pokazała, że jest taką nieobliczalną drużyną, bo potrafi gdzieś stracić punkty z dołem tabeli, ale też urwać tym najlepszym. No i to się sprawdziło. No, w tym sezonie na pewno do walki o awans się już Krzeniów nie włączy, ale no, będzie tym zespołem, który może rozdawać karty. Zgodzę się, Adam. Myślę, problem jest inny. To jest to, co rozmawialiśmy już na początku sezonu z prezesem Tatry Krzeniów. On podkreślał jedno, że gdyby miał stabilną kadrę, to walczyłby o na pewno miejsce premiowane awansem. To jest problem taki, że oni w składzie mają czterech zawodowych kierowców i oni mogą grać co drugi mecz. I teraz ten co drugi tydzień jest z reguły słabszym i to wtedy... Nie, czy to jest B-klasa, to nie, no, wiele oczywiście. Zespołów ma takie same problemy, więc... Tutaj zgodzę się, tylko że no, na przykład na potwierdzenie no, ma jednego czy dwóch takich zawodników, którzy jak są, to jeszcze nie przegrali meczu. Nie? To też o czym się tam świadczy, że jest jednak potencjał w tym zespole, no ale no, nawet myśląc hipotetycznie o jakimś tam awansie, no to też nie można sobie pozwolić, bo ta klasa by szybko to zweryfikowała, takie braki kadrowe co drugi tydzień, bo to też trzeba chyba powiedzieć jasno. Adam, fotel lidera objął Huragan Nowa Wieś Złotoryjska. Byliśmy na części spotkania meczu z Lubiatowianką Lubiatów. Ten mecz Huragan wygrał 3-1. My rozmawialiśmy w przerwie z prezesem Lubiatowianki, no i z trenerem Huragana Nowa Wieś Złotoryjska. Tam do przerwy było 2-0. Co w przerwie mieli do powiedzenia przedstawiciele? Posłuchajmy. Znaczy, jestem zadowolony z gry chłopaków. Przygotowaliśmy się pod względem taktycznym, także myślę, że będzie dobrze. Choć z historii wiemy, że 2-0 już wygrywaliśmy z Lubiatowem, potrafiliśmy z nimi przegrać, także podchodzimy z szacunkiem do tej drużyny, także myślę, że będzie dobrze, ale 90 minut jest. No, tak jak było widać na boisku, troszeczkę poszli chłopaki nie w tą stronę, co trzeba. Jakoś nie mogą się rozegrać, nie mogą złapać tego rytmu. No myślę, że w drugiej połowie będzie dużo lepiej. Zaraz dostaną pewnie paternoster od trenera. Poustawiają, poprzestawiają wszystko tak, jak to ma być. No i mam nadzieję, że druga połowa będzie nasza. No, liczymy na to. Wszystkie nasze sparingi do tej pory chłopaki spisywali się świetnie. Wygrywali dosyć wysoko i grali dobrze. Nie wiem, czy po prostu tutaj ma ich zżarła, bo jest... No, jest to ciężka drużyna i ciężkie boisko do grania. No, zawsze mieliśmy tutaj z nimi problemy, bo są dobrą drużyną, nie ma co ukrywać. Tak, jestem zadowolony z przygotowania. Znaczy, przygotowaliśmy się głównie na sali, ale mieliśmy też sparingi z drużynami o wiele mocniejszymi. To są drużyny klasowe. Sparingi były naprawdę... Byłem zadowolony, jeżeli chodzi o dyspozycję tutaj chłopaków. Jakichś kontuzji nie było. Mamy jednego zawodnika, to jest Krzysztof Arian. Dzisiaj gra pierwszy mecz. Grał i w okręgówce, i grał w czwartej lidze, w Głogówku. Także dobry zawodnik. Myślę, że można na niego zwrócić uwagę. Mamy kilku nowych zawodników. Wypożyczyliśmy chłopaka Konrada Domińskiego z Miłkowic. Przyszedł do nas Krystian Czudek, nowy zawodnik.
grał kiedyś w Sichowie. Chłopaki grają dobrze, ale też muszą się po prostu jeszcze wbić w rytm, ten rytm, który jest ligowy. No, wiosna, jak wszyscy wiemy, zawsze jest bardzo ciężka do gry i bardzo trudno się rozegrać na wiosnę. Z tego względu, że nam przyjdą komunie czas wesel i innych rzeczy i może nagle połowy kadry nie być. No, myślę, że będzie dobrze. No, liczę na to, że druga połowa będzie lepsza i że wyrównają i że wygrają ten mecz. No, na to liczę. Powiem tak, że na dzień dzisiejszy, mówiąc tak kolokwialnie, nie spinamy się. Po prostu gramy swoje. A co nam pokaże runda wiosenna, to zobaczymy. Zrobiliśmy tak na rundę jesienną. Nie chciałem jakoś chłopaków denerwować. I grają spokojnie i nie patrzą, że to jest od razu awans. Także myślę, że wiosna będzie taka sama, to zobaczymy, może wtedy. W tej drugiej połowie, wyjeżdżając akurat, Lubiatowianka strzeliła bramkę kontaktową na 2-1 i też oczywiście gdzieś tam starałem się jak gdyby zasięgnąć opinii na temat tej końcówki tego spotkania. No, Lubiatowianka rzuciła się do ataku, później czerwona kartka dla jednego z zawodników, no i nadzieli się na kontrę 3-1. Szapoba dla huraganu Nowa Wieś Złotoryjska, bo robią swoje. 31 punktów, pierwsze miejsce. Dość niespodziewanie. To można powiedzieć, że to był zawsze zespół, który był naprawdę mocny, ale nikt się nie spodziewał tego, że on może tutaj skoczyć na pierwsze miejsce, no i tracą punkty, a oni te punkty zdobywają. No i pierwsze miejsce, zobaczymy, czy uda im się to miejsce obronić. No ale drużyna, która już też tak powoli gdzieś tam poprzedni sezon to już była gdzieś czołówka ligi, ale to jeszcze nie był ten poziom, który i to była bodajże wtedy grupa czwarta, jeśli dobrze pamiętam. Oni no i teraz wskoczyli do tej grupy piątej złotoryjskiej, no i tutaj no, mogą robić show i dość niespodziewanie, no mogą zgarnąć wszystko, czyli awans. Zgadza się, sprawa awansu jest otwarta. Jak wygląda komplet wyników? Zobaczmy. Huragan Nowa Wieś Złotoryjska, Lubiatowianka Lubiatów 3-1, Kuźnia 2, Jawor, Rataj, Paszowice 1-2, Lechia Rokitnica, Płomin, Nowa Wieś Grodziska 1-1, LKS Chełm, jest Platan Sichów 3-1, Tatra Krzeniów, Orzeł Wojcieszyn 1-1. Ligowa tabela, Huragan Nowa Wieś Złotoryjska i Orzeł Wojcieszyn po 31 punktów. Kuźnia 2, Jawor 28, Tatra Krzeniów 23 i Lechia Rokitnica również 23 punkty. Na dole Rataj Paszowice 3, Sokół Sokołowiec 3 i Skraj Żłońce Zdrój 9 punktów. Ciężko tutaj cokolwiek wytypować na ten moment. Fajnie, że w większości lig są jeszcze duże emocje, poza pewnie jedną grupą B-klasy, w której mamy zdecydowanego... I drugiej grupy Legnickiej A-klasy. Tam mamy zdecydowanych faworytów, którzy... No, musiałby się stać jakiś kataklizm, żeby nie awansowały z pozycji lidera. A dalej będziemy się emocjonować. Do A-klasy też nie tylko awansami, ale i spadkami. No a w B-klasie, tak jak Adam wspomniał, karty są jeszcze na stole, więc tutaj jest jeszcze dużo. Największe karty są w czwartej lidze de facto, bo tam to może być zamieszanie, no w zależności ile drużyn nam spadnie do klasy okręgowej, no to będzie miało też odzwierciedlenie no, w niższych ligach i może się okazać, że no całe te zestawienia pójdą gdzieś do śmietnika, bo będzie ciężko tutaj poukładać to wszystko. Ja mimo wszystko jeszcze zacieram sobie ręce na myśl o klasie okręgowej, bo tam i z przodu, i z tyłu będzie ciekawie. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek programu Piłkarskiej Niższej Ligi. Zachęcamy do obejrzenia kolejnego już we wtorek za tydzień. A ze studia telewizji regionalnej żegnają się z Państwem Radosław Salamon. Asada Michalik. Do zobaczenia. Do zobaczenia.